jak się czułaś, jak dostałaś zaproszenie do prowadzenia warsztatów na przykład za granicą? Byłaś w Rosji, w Stanach też? Nie, w Rosji akurat nie. Nie byłaś w Rosji? A nie spodziewałaś czegoś tam? Nie, akurat w Rosji nie, ale gdzieś Ukraina, no dobra, to, no, to no możemy to, pociągnąć. Ale widzisz, to coś nie sprawdziłam. Tak spoko. Mi się no była Białoruś. Wytniemy na przykład, to. O, była Białoruś. Wytniemy to. Nie. Ale no dobra, to w jakich krajach, do jakich miejsc byłaś zapraszana do prowadzenia warsztatów i w jakim miejscu było ci najlepiej? No dobra, znaczy trochę coś tam tego jest, w sensie... No, taka skromnica. Nie, no co. Jezu, ja nawet nie wiem. Dobra, Białoruś, Ukraina, Niemcy, Francja, Portugalia, Szwecja, Maroko. That's when the star is born. Reach for the stars. First you gotta have a vision. Reach for the highest. If you could see it, you could be it. And I know. Jak ci było w Portugalii, powiedz? Portugalia? Bardzo fajnie, wspominam to super. Ja tam sędziowałam akurat jakieś tam hip-hopowe zawody i też dawałam warsztaty. Tańczyłaś popping tam? Tak, popping z dancehallem, tak, to jest mój style, nie? Lubię miksować, wiecie. Całkiem fajnie. Pamiętam, że lot mi przełożyli, to zostałam dłużej. Akurat miałam hotelik z basenem, więc żyć nie umierać. Nie, ale taka prawda jest, że no dobra, to wszystko fajnie wygląda. Na Instagramie wszystko super fajnie wygląda, ale wiecie, ten backstage i to wszystko to jest... No czasami są takie śmieszne akcje i czasami no, wychodzą takie niefajne sytuacje też właśnie z organizatorami, czy tak... No różnie po prostu wychodzi współpraca z niektórymi, to też... Masz jakieś takie historie, że wiesz, że już do tego miejsca na pewno byś się drugi raz nie zgodziła pojechać? Tak, są. Okej, mam nadzieję, no. Że to nie się manka. Nie, wy jesteście super, więc polecam. Słuchajcie, jak do warsztaty to... Tak, na warsztaty to tutaj do nich polecam. Ale nie, no były takie sytuacje, że... Zamiast hotelu przyjechałam do po prostu mieszkania organizatorki, gdzie ja jej nie znałam za bardzo. Miała dziecko kilkumiesięczne. To nie pospałaś, co? Umieściła mnie w pokoju po prostu. To też, ja powiem wam tak, że z jednej strony ja wiem, jak to być się z organizatorem i ja naprawdę życzę jak najlepiej organizatorom. I czasami po prostu staram się też zrozumieć, ale no są granice. I ja też nie uważam, że moje wymagania nie są wygórowane. I naprawdę... Nie musisz mieć prosecco na otwarcie. No, prosecco to musi być. Przynajmniej wino czerwone. Dajcie mi pół wytrawne. Nie no, żartuję oczywiście, nie? Ale no to już było too much, nie? Że to było takie... Też, żebym zrobiła dobrze swoją pracę, no to też daj mi warunki do tego, nie? A jak nawet coś jest nie tak, czy coś nie wyjdzie, ja widzę po prostu, jakie są kogoś intencje, bo naprawdę coś może pójść nie tak. Jasne. I ja, okej, rozumiem to, że no dobra, no ta osoba chciała czasami dobrze, ale coś czasami coś nie wychodzi, nie? Tak samo, no ja też biorę to na moim przykładzie, że no, ja czasami też organizuję rzeczy tak. I staram się jak najlepiej, ale po prostu są momenty, gdzie no nie zależy to ode mnie, czy jakieś loty, czy coś, czy z transportem logistycznie jest ciężko, to wtedy proszę też o wyrozumiałość. I zazwyczaj no, umiem się dogadać po prostu z ludźmi, że jak ja nawet ściągam na warsztaty czy na Mad Vibe'a, bo to też nie jest łatwe miejsce, żeby ściągnąć wszystkich, tak. No to też jest jakieś tam obopólne rozumienie, zrozumienie, nie? No ale czasami bywały takie sytuacje, że no, musiałam Boże święty, nie umiem się wysłowić, rzućcie. Jakby... Wstałaś o 5, więc luz. No właśnie, to mnie usprawiedliwia. Tak. Jakby stawić sprawę jasno, o, proszę. I powiedzieć, że no słuchajcie, ale no nie tak się umawialiśmy, nie? No bez żadnych jakichś tam wątów tylko po prostu powiedzieć, no
postawić swoje limity, no bo jeżeli nie powiesz tego, no to skąd ktoś ma wiedzieć o tym, nie? Więc no bywały takie sytuacje, ale wolę się skupiać na pozytywach niż negatywach. Ale też fajnie, że o tym mówisz, żeby też pokazać, że to życie tancerza, który jest zapraszany to tu, to tam na sędziowanie, na warsztatowanie, to też jest ciężka praca i brak snu. Często niewyspanie. I jest zawsze tak kolorowo. Tak, no zwłaszcza, że też jeszcze miałam taką sytuację, pamiętam, że raz, akurat jedyny raz w życiu, no nie wsiadłam do samolotu, ale to tak było naprawdę, no po prostu zwiał mi. Spóźniła się pani, Kasia. I to wiecie co, jeszcze wtedy jak, znaczy właśnie nie spóźniłam, to była w ogóle śmieszna historia. I to jeszcze było najbardziej kosztowny lot, bo to był do Indii. I wiedziałam, że to była moja w sumie wina, no bo czyja? No musiałam wziąć za to odpowiedzialność i... Jak to się skończyło? No dobra, byłam w Dubaju generalnie, bo miałam przesiadkę. No i słuchajcie, nie uwierzycie, ale w tym samym momencie, o tym samym czasie był lot do New Delhi. Tylko, że innych operatorów tam... Innych linii lotniczych. Ale najlepsze to było to, że ten jeden właśnie, na którym ja miałam lecieć, to było operated by Emirates, nie? A tamto drugie było by Emirates. I mi się po prostu popieprzyły i ta sama godzina była, tylko inny numer czyli lotu. To nie jest okej, bo myślałam, że ty się w Polsce spóźniłaś na samolot. Nie, to była po prostu transfer. Najlepsze to jest to, że w Dubaju to lotnisko jest tak wielkie, że ja zanim dojechałam, to już było po ptakach. Ojej. No, więc... Wybaczyli ci organizatorzy, czy nie? Co? Czy organizatorzy ci to wybaczyli? Tak, bo znalazłam, od razu zabukowałam drugi lot 3 godziny później, nie? O! No, bo ja powiedziałam, że to moja wina i musiałam zapłacić za to, no 500 euro. Trzeba było dźwignąć. Ja nie wyobrażam sobie, żebym miała... Nie wziąć odpowiedzialności. Tak, no bo to była moja wina, nie czyja inna. No trudno, zdarzają się takie rzeczy. No, następnym razem będę po prostu patrzeć po numerkach, a nie po, nie wiem, godzinie, nie? No kto by pomyślał, nie? Że coś takiego w ogóle w tym momencie, jakiś dziwny zbieg okoliczności. No ale no wiadomo, całe życie się człowiek uczy, więc no było to takie ciężkie i kosztowne, nie? Ale no dobra, mówię, okej, no za rok o tym nie będę pamiętała i będę miała dobre wspomnienia. Ważne jest tylko, żebym dojechała na warsztaty, bo to nie było tak, że mogłam sobie przyjechać, kiedy chcę, miałam 2 dni w jednym, w New Delhi i w Mumbai miałam właśnie warsztaty, że musiałam podróżować później, więc to było w ogóle na wariackich papierach ten. No to w ogóle ten wyjazd to był taki... Jak to się dzieje, że oni zapraszają Kasię Jukaską z Wrocławia na takie warsztaty? Powiedz. Kurde, nie wiem. Czy to, że jesteś członkiem ekipy Scandalize, której są członkinie z całej Europy, myślisz, że to też ma jakiś wpływ na to? Wydaje mi się, że chyba nie, bo na przykład akurat ta organizacja, która mnie zaprosiła, to miało mało wspólnego z dancehallem. W sensie oni bardziej z hip-hopem, ale że jak im się podoba. Gdzie cię zobaczyli? Instagram. No właśnie, YouTube. Jak zbudowałaś takie duże social media? Kurde, wszyscy się o tym mnie pytają, a ja nie wiem, po prostu naturalnie. Nigdy jakoś tak... To jest wszystko organiczne, zasięgi bez żadnych tam sponsorowanych tych? Bez żadnych. Tak samo znaczy, YouTube. Nawet nie sponsorowanych postów, tylko bez jakichś tam wykupionych tych followersów. Nie. 400 tysięcy na przykład, jak miałam, bo był taki właśnie okres. Właśnie ten twój kanał na YouTubie jest tak. Bardzo i też szeroko. Kanał na YouTubie, więc 40 tysięcy. I tak naprawdę to wtedy mi przysporzyło tak dużo followersów. Teraz algorytmy Instagrama są dziwne i na przykład mi spadają, więc ale to jest na przykład... Z tego, co widzę, też normalne, znaczy normalne, nie wiem, może nie znam jak Instagrama, bo szczerze nigdy nawet w niego tak strasznie nie wchodziłam, żeby znać tego, co mi tam mówią ludzie, okej, algorytm jest taki, albo algorytm jest taki, a ja mówię, okej, no życie, jakby nigdy właśnie na to nie jakoś tam, to po prostu naturalnie przyszło, nie? A ty tak mi się wydawało, że szybko zaczęłaś wrzucać dokładnie, jak to mi się wydaje. Filmy, czy twoje choreografie dancehallowe, afro i inne, że to były czasy, kiedy jeszcze ludzie tak mocno się nie skupiali, że coś tworzą i że warto to wrzucić, a ty już sobie ten kanał budowałaś. Dokładnie. Może to dlatego, ja, nie? Tak, ja bardzo w ogóle wcześniej zaczęłam i wtedy właśnie mało było filmików tanecznych. Ja już pamiętam, że ja w 2011 ja już na YouTube'a zaczęłam wrzucać filmiki. A skąd się to
wzięło? Ja po prostu zawsze, nie, ja po prostu uwielbiałam takie wizuale. Ja już widziałam od razu różne jakieś miejsca, choreografie, ubrania, zawsze to lubiłam. I podobało mi się właśnie tworzenie czegoś, zwłaszcza, że w tamtym momencie było mało takich filmików. I zawsze mi się to podobało właśnie, że nagrywałam takie filmiki, czy sama, czy z dziewczynami, czy coś. Teraz trochę jest mniej tego, bo też mam więcej na głowie, ale dalej lubię to robić, ale też to jest tak, że ja nie chcę robić czegoś na siłę, staram się nie robić rzeczy na siłę, staram się, żeby to wszystko naturalnie przychodziło. Oczywiście są czasami też takie rzeczy, które płatne na zasadzie, że jakiś artysta do mnie pisze i mówi mi, że chce filmik. Po prostu, żebym zrobiła do jego piosenki. I ja mówię, okej, to jest taka i taka stawka, lecimy z tym. I promuję jego piosenki i nagrywam filmik i puszczam. Więc no, różne też mam współprace, ale staram się... Też jestem wybiórcza, jeżeli chodzi o jakieś tam propozycje, nie wiem, reklamowanie czegoś. Jakby zależy, co to jest. Czyli też, nie godzisz się na wszystko. Już masz ten komfort, że sobie mówisz, o nie, a do disco polo na tym... produkcji pójdę. Kurde, no disco polo, kuszące. Nie, znaczy nie zależy mi chyba na tym aż tak bardzo. Jakby jak czymś się chcę podzielić, co mi się podoba, to podzielę się. Jak nie, to nie. Jak wygląda organizacja Mad Vibe'a? Widziałam, że jeżeli to są rzetelne źródło, informacje z rzetelnego źródła, to że miałaś 100 uczestników na ostatniej edycji. Tak. Ja też na moim obozie... Miałam kilka lat, nie pamiętam kiedy to było, ale tak, to było takie maksimum, gdzie było no, najwięcej. Ja w tym roku miałam stówę też na obozie, co prawda innego, o innym profilu, bo to dziecięco-młodzieżowy bez osób dorosłych, ale wiem, z czym to się wiąże mieć stówę uczestników, mając jeszcze na pewno mniej organizacyjnych problemów i nawet nie problemów, ale jakichś tam tasków do ogarnięcia. Tak. Bo nasza kadra była polską kadrą, więc nie musiałam się martwić o loty, o to, że ktoś się na transferze zgubi na przykład, nie wsiądzie. No to lotu. Też. A jeszcze do tego, kiedyś jak organizowałam pierwsze, w ogóle byłaś historycznym dancehall-campie. To wtedy były tak, pierwsze. W 2012. Tak, pierwszy dancehall camp. I pamiętam, że jak zorganizowałam chyba trzecią edycję, na której było 4 Jamajczyków, to powiedziałam dziękuję, do widzenia, ja się pakuję i nigdy więcej tego nie robię, więc szacun na maksa, że ty jesteś wciąż wytrwa. Co prawda wydaje mi się, że też ich nastawienie się trochę zmieniło tak, i już bardziej poważnie traktują te projekty i zlecenia, już bardziej na czas i mniej wygórowane wymagania, ale naprawdę szacun, że to ogarniasz i to było powiedz mi, ile ty masz ludzi, którzy ci pomagają to robić? Czy to jest tylko jedna mała Kasia? Co ty, nie. To by było już niemożliwe. To już by był hardcore. Aczkolwiek ja trochę taką jestem osobą, która no, lubi po prostu kontrolować. Tak. I lubię wiedzieć, jak się dzieją te rzeczy i lubię wiedzieć co i jak. I ciężko mi czasami po prostu oddawać te nawet najprostsze rzeczy komuś. Bo jednak jakby nie patrzeć w tym wszystkim, co robię, cenię sobie jakość i tym się kieruję. Dlatego jak ja widzę coś, że tak powiem, shitowego, to mówię sobie, no nie, nie, tak nie będzie. I dlatego tak się śmieję, tak brzydko powiem, choćby skały srały. Czasami po prostu jak coś sobie postanowię, to kurczę, staram się to jakby osiągnąć, ale jak się nie da, no to mówię, dobra, okej, no to tak miało być, nie? Na zasadzie staram się najlepiej robić moją robotę, jak potrafię. I jeżeli chodzi o ekipę, która mi pomaga... Właśnie, powiedzmy też, bo może nie wszyscy wiedzą, że Mad Vibe to jest obóz dla tancerzy dancehallowy i afro, prawda? Tak, trochę mamy tam właśnie afro, no. I kadra jest ściągana z tak, całego świata. Tak, wszyscy są z zagranicy, tak. Yeah, this time with, make a nigga gyrate. See your body vibrate. Anyway you do, I go migrate. Yeah, this time with, make your brother one crease.
420, make me high grade. Anywhere you be, I go my grade. Shabby, you know they see me. I'm a bikini baby. Abby, you know they feel me. Ilu masz instruktorów na obozie? Tak około 10 ze mną. To dużo. Tak, no, no ja przy czwórce już powiedziałam Eloszka. Wiesz co, nic dziwnego, bo ja za każdym razem zastanawiałam się, po co ja to robię. Znaczy nie, pierwsze dwie edycje było super fajnie. To jest takie, ale później taki już było takie, edycje, że kurde, nie, ostatni raz. No. Nie, może tak się śmieję ostatni raz, ale no już pamiętam w tamtym roku powiedziałam, że chyba w tym roku sobie robię przerwę. Byłaś zmęczona. Oj, byłam zmęczona, no. Bo w ogóle zaczęłam jeszcze edycję zimową, to już w ogóle było... Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że oprócz warsztatów prawie co weekend, Kalishes, czyli moje studia tańca, plus Mad Vibe dwa razy do roku, plus jeszcze coś, nie, to jest w ogóle, ja nie wiem, jak ja w ogóle wtedy przeżyłam. Ja naprawdę nie miałam w ogóle wolnego czasu, tak naprawdę. Znaczy, to, że jestem pracoholiczką, to jest jedno i uwielbiam to, co robię, ale też czasami jednak, no musi być w tym wszystkim balans. A ile czasu się przygotowujesz do zorganizowania Mad Vibe? Czy no, to są tak miesiące, od... Tak, miesiące, ale tak. Ale bardziej 3 czy 6? Bardziej od lutego, marzec, czyli marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. 6. 6. Tak, 6 miesięcy i to jest tak, że zapisy ruszają w marcu, w lutym, a oczywiście trzeba skompletować, tak? Wiedzieć, kogo chce się zaprosić, kto by był dobry, kto może, kto nie może, no to... Masz kogoś, kto koordynuje logistycznie przyjazdy tych instruktorów, czy to jest wszystko na serio? Znaczy, koordynuje, tak, planuje, aczkolwiek oczywiście jest ten, kto wykonuje. I tak dalej. Tak. Mam drivera, to powiem wam tak, że ekipa się zmienia. Nie to, że się ludzie zmieniają, ale też, że czasami nie mogą, czasami ten. Ja mam dużo super fajnych, zaufanych osób z Wrocławia i nie tylko, za co zawsze będę wdzięczna i dziękuję wam za te wszystkie lata, jak byliście na Mad Vibe i mi pomagaliście, no bo naprawdę bez tych osób sobie bym nie poradziła. I tak naprawdę mam kogoś tam od kierowcę mam i dodatkową osobę do ogarniania nauczycieli, właśnie instruktorów. I nawet moi rodzice czasami po prostu przyjadą mi coś tam pomóc i kto jeszcze, no i jeszcze tam dwie może osoby są do tego, więc ja pamiętam, że jak było te 100 osób, to naprawdę było mało ogarniających i ja nie wiem wtedy, ja czasami tak z perspektywy czasu patrzę na to wszystko i mówię, Boże, jak ty dałaś radę, bo naprawdę bywały takie sytuacje, gdzie nie wiedziałam, co robić i byłam w takiej kropce, ale czasami najlepiej po prostu zostawić niektórą rzecz, na zasadzie jak się nie da w tym momencie podziałać i zostałam, znaczy nie zostałam. I ja w ogóle nauczyłam się działać i takie zostawiać let it go. Dobra, niech się dzieje, wolę nieba, że tak powiem, nie? Że ufałam to pomaga. Tak, temu właśnie, że nie wiem, wszechświat mnie poprowadzi w dobrą stronę. I zawsze myślałam pozytywnie i zawsze wysyłałam takie intencje, że okej, wszystko będzie dobrze i na pewno jakoś wyjdę z tej sytuacji, więc tak naprawdę to taka główna myśl mi... I zawsze tak miałaś? Tak towarzyszy mi. Takie pozytywne nastawienie? Nie zawsze. Znaczy praktycznie z natury chyba taka jestem, ale był moment taki kryzysowy właśnie w moim życiu, gdzie zaczęłam się pytać, czy w ogóle, czy to jest... Czy ja tak chcę dalej, bo... Czy miałaś kryzys taneczny? Miałam kryzys taneczny, miałam w ogóle kryzys, jeżeli chodzi do ludzi, bo tak w sumie nie do ludzi, w sensie jeżeli chodzi o relacje o międzyludzkie, bo miałam okres po prostu, kiedy wszystko... dobra, jakoś tam się napędziło u mnie i fajnie było, jeżeli chodzi o wszystko w mojej karierze i tak dalej, ale chyba wielu ludziom po prostu nie pasowało to i ja to bardzo odczułam i to były bardzo w ogóle przykre sytuacje. Z zagranicy? Z Polski było dosyć sporo. Właśnie z zagranicy zawsze czułam ten taki bardziej wspierający vibe niż polski. Ale aczkolwiek ja nie mówię, że tutaj wszystkie osoby były takie, ale no było takie grono, gdzie naprawdę czułam ten taki vibe. Jestem taką osobą, gdzie ja nigdy
ja nigdy nie będę oddawać tego samego, czyli nie będę tą taką, wiesz, odbijać piłeczki, bo to nie o to chodzi. Uważam, że tym samym sobie, samemu sobie szkodzimy. Tak. Dlatego ja zawsze mówiłam, ok, jeżeli ktoś w ten sposób się zachowuje, to już jest jego sprawa. Ale bywało to przykre i trochę takie było bezpodstawne, uważam, bo uważam, że nikomu jakby... Ciężko sobie zapracowałaś też na te miejsce, w którym jesteś. Ja myślę, że to może się też brać z tego, że ty bardzo szybko wypłynęłaś na te takie zagraniczne pole, gdzie zaczęłaś i sędziować, i wygrywać też zawody, i zostałaś bardzo szybko gdzieś tam zauważona i doceniona. I chyba nawet szybciej wypłynęłaś za granicę, niż w Polsce się to tak rozwinęło. Oczywiście no tutaj byłaś znana, wiadomo, ale przez to, że tak dużo zaczęłaś warsztatować poza Polską, to może nie miałaś okazji przekonać tych ludzi tutaj w Polsce do tego, że jesteś po prostu, że kochasz taniec, że jesteś na wysokim poziomie, ale znikąd to się nie wzięło i że to twoja ciężka praca i że na to zasługujesz. Ja myślę, że no, jak w jakiś tam sposób możliwe, że tak było. Że jakby... nie przez przypadek się znajdujesz, wiesz, w ekipie europejskiej i na tych takich najwyższych levelach, i też nie bez powodu ja cię przedstawiam jako ambasadorkę dancehallu, no bo znają cię wszędzie. Ja myślę, że właśnie nie wiem, skąd to się bierze, pokrótce może wiem, ale wolę się nie skupiać na tym, właśnie wolę zawsze na tych pozytywach się skupiać, aczkolwiek no nie było to miłe, ale wydaje mi się, że to jest cena właśnie tego... Sukcesu. No nie, może, że chcesz po prostu rozwijać się, o. Że, nie wiem, to nie jest tak, że ja jestem zachłanna na wszystko, ja po prostu jestem pasjonatką tego. To nie jest tak, że... Bo ludzie pewnie, ludzie uwielbiają wrzucać cię w boks pewien. Okej, ona jest tancerką, ale jak zaczynasz więcej coś robić, to jest takie, ale jak to, przecież ona jest tylko tancerką, a dlaczego ona organizuje i dlaczego ona w tym, i nawet w tym jej się powodzi, i w tam, i na zasadzie... Jeszcze otworzyła swoją szkołę tańca i wyjechała do Londynu. I w ogóle, no i w ogóle... I ona tak działa. I dlaczego, i właśnie i dlaczego, ale przecież to ona tylko to, nie? I właśnie ludzie, wydaje mi się, że nie lubią nowości, wolą mieć jakiś tam pewien obraz ciebie i tylko właśnie cię tak zamknąć w boksa. I jak już robisz coś więcej, to jest takie dziwne i że... No nie no, przecież ona jest tylko tancerką, dlaczego ona to? Na przykład tak ja pamiętam... Znaczy ostatnio oglądałam właśnie taki fajny wywiad z J.Lo. Ona też właśnie mówiła, że przez wiele lat była tam napiętowana, że ona tylko jest, że ona nie umie śpiewać, tak, że ona jest to, aktorką. Tak, a po prostu teraz jakąś tam nagrodę ostatnio zdobyła chyba osobowości roku, nie wiem, tak. Nie pamiętam. I właśnie mówiła to, że kurczę, ona zawsze lubiła to robić, ona zawsze chciała się rozwijać i te artystyczne dusze tak mają, że, no nie, tak. Że, chcą, że ich kreatywność, tak. To nie jest, że to jest coś zaplanowane, tylko nagle że to jest masz chciwość, przypływ, czy coś takiego. Tak, jakieś kreatywność, tak. Wiesz, o super, ja chcę teraz sobie zrobić taki projekt i zaczynasz to robić. A poza tym ja naprawdę, jak ja coś robię, to staram się najlepszą dać jakość, jaką mogę w tym momencie zapewnić ludziom. To nie jest tak, że ja sobie organizuję tak, że a dobra, dawajcie hajs do kieszeni, a to jakoś się bawcie. Nie, ja zawsze robię to tak, że nawet jak są mad vibe'y, to ja staram się wnieść coś nowego, żeby ludzie po prostu, nie wiem, coś doświadczyli nowego, że sprowadziłam H3B, to był artysta właśnie taki afrobeat z Londynu, czy Lore, to, że Lore też przyjechała na mój obóz, to było też jedno z takich moich marzeń, żeby tak, właśnie ją wiem, zaprosić. Tak, wiem, że ją jest ciężko bardzo tak. Ściągnąć, bo jest. My tutaj, jak tak. Mieliśmy Gdańsk Dźwiga Muzy, to była próba i tak. To jest naprawdę duże przedsięwzięcie i tu się nie udało. Tak, więc ja się mówię, że ja się bardzo cieszę, że ona wtedy tą propozycję moją zaakceptowała i przyjechała i naprawdę no, ja staram się coś wnieść tymi właśnie imprezami, żeby one też były fajne. Też organizowałaś zawody, pamiętam, tak. Nawet byliśmy na nich. Tak. A co, to była jednorazowa akcja? To chyba, znaczy w sensie to było tak, że to było, w ogóle się nazywało Dancehall Fever, to było tak, na początku właśnie. I to chyba było przed jeszcze Mad Vibe'em.
I ja po prostu później ja musiałam trochę wybrać. My byłyśmy zachwycone, mówimy, Boże, taki skład sędziowski, jedźmy, może ktoś doceni nasze creepy tańce. Nie, ale super, ja pamiętam tą choreografię waszą, ten showcase. Takie... No, ale był super, Jezu, ten showcase. Że robisz sztos. Od początku do końca badmańską, męską choreografię tak. I nie pokazujesz, no. Że umiesz trochę wtedy damski, pierwsze miejsce męski, chyba, nie? Tylko i to było ryzykowne, bo byli sędziowie, którzy w ogóle nawet nie przechodziłyśmy nigdzie dalej. A były takie właśnie jak u ciebie spojrzenie, że wow, że super, no. Tak, więc, no. Więc ta jakość tego, tych eventów, które robisz faktycznie... Staram się jeden jak najlepiej. Nie, no. No, staram nie, nie się ma, jak najlepiej. Jeszcze się taki nie urodził, który dopasuje wszystkim. No dokładnie, dlatego... Ale ten kryzys ci przeszedł. Tak, tak, przeszedł mi. I masz teraz nowe, też kolejne nowe faski, siłownia. Tak, a co z Londynem jeszcze nam powiedz na koniec. Okej, okay, z Londynem. Co to w ogóle za pomysł był, że się wyprowadzasz? No taki właśnie pomysł, tak stwierdziłam, że ja nie wiem, to tak ode mnie tak gdzieś z głębi wychodzi. Takie właśnie jakieś dziwne pomysły. Ja czasami mam wrażenie, że no ja mówię, kurczę, no chciałabym mieć trochę tak bardziej stabilnie, ale ten głos mój mówi, no nie, no idź dalej, nie? I ja mówię, no dobra, nie, no jakbym, no muszę iść ze swoim głosem, bo by mnie po prostu zjadł, nie? I no nie wiem, no wyszło tak, dlaczego Londyn? Właśnie wszyscy się wtedy dziwili, Boże, w Londynie, przecież, kurczę, wszyscy obstawiali LA i w ogóle, tak. Nie? I z jednej strony może kiedyś LA, ja nie mówię, że nie, może jakieś inne miejsce. Ale Londyn dlatego, że chciałam po prostu spróbować czegoś nowego. W Londynie jest tam jakby kultura jamańska, jest tam taka no dosyć spora, w sensie, że te community tam jest całkiem spore, ale tanecznie tak troszeczkę gorzej, w sensie, że jest dużo Jamajczyków tam, natomiast właśnie mniej trochę jest tańca. Oczywiście są osoby, które tam działają, ale takiego europejskiego, takiego akcentu jest mało tam. I ja mówię, kurczę, fajnie by było coś tam podziałać. Chciałaś się przeprowadzić na jakiś okres czasu? Czy ja tam planowałam, tak, po prostu, tak, nie wiedząc, co dalej. Ja tam planowałam, powiedziałam sobie tak, minimum półtorej roku. Zobaczymy, co będzie po półtorej roku. I ja tam chciałam po prostu też iść w inne style, bo jakby nie patrzeć to, że ja robię to, co robię teraz i głównie dancehall, tam afro od czasu do czasu. To jakby nie patrzeć, no lubię sobie tańczyć teraz i heelsy, i choreografię i możliwe, że no, jakby nie planuję z tym, nie wiem, nie mam żadnych jakichś planów takich konkretnych co do tych styli, ale sprawia mi to przyjemność. Więc i to może robisz. Tak, może kiedyś coś wykorzystam, to może nie. Super. Tak więc pojechałam korona tam. Trochę pokrzyżowała plany, nie? No trochę. No, ale... ja myślę, że wielu właśnie osobom pokrzyżowała, tak. Zresztą prawie wszyscy się, tak. Ci, którzy byli za granicą, to wszyscy się zjechali tutaj. Tak, no taka tutaj... prawda, więc jak coś to Polska... Ale tutaj u nas teraz rozkręcasz nowy projekt Dance Intensive. O tak. Było tak, zapytanie tak, tak. Od naszych fanów na Instagramie, twoich fanów. Powiedz coś nam o tym jeszcze na koniec. No dobra, to ja myślę, że gdyby nie ten koronawirus, to Dance Intensive program w ogóle by nie powstał, tak mi się wydaje. Czyli są plusy tego wszystkiego. Oj tak, są plusy. Zawsze są plusy w jakiejś tam sytuacji. Zawsze właśnie staram się podejść pozytywnie do każdego aspektu w życiu. I właśnie jeżeli chodzi o Dance Intensive, tak myślałam, co ja mogę dać fajnego ludziom, w sensie tancerzom dancehallowym, czego brakuje. I właśnie stwierdziłam, że to jest taniec połączony właśnie z takim rozwojem osobistym. Czyli, bo ja uważam, że żeby być dobrym w tańcu, nie tylko trzeba podejść od technicznej strony, czyli wiadomo, brać warsztaty, szkolić technikę i tak dalej, tylko trzeba też jakby trochę porozmawiać ze sobą, nie? Być w zgodzie ze sobą, poznać siebie, zobaczyć, jakie ma się przekonania, czy to są przekonania, które cię motywują do dalszej pracy, czy może jakieś negatywne przekonania, że o Jezu, nie nadaje się, bo to, jakie masz przekonania, to później widać w twoim tańcu, bo jeżeli
jeżeli myślisz, że, jest, że nie dasz rady, to tak będzie. Mhm. Jakby to, co myślisz, tym się stajesz. Ja tak uważam. To poruszasz też w trakcie warsztatów, czy tam dokładnie. Jest tak, że tańczycie, potem jest jakiś panel dyskusyjny? To jest tak, że to jest cały program, mhm. który ja stworzyłam, który jest bazowany na dancehallu i dlatego ja to nazwałam Dance Intensive Program, bo to nie jest tylko i wyłącznie o dancehallu. To nie są warsztaty dancehallowe, gdzie przychodzisz, bo ja uważam, że to też mamy tego bardzo dużo teraz. Tak. Że mhm. oczywiście jest, mamy dużo Jamajczyków, nawet online klasy teraz i naprawdę możemy czerpać od źródła. I ja stwierdziłam, że ja mam też do zaoferowania troszeczkę więcej niż taniec w tym momencie, bo dosyć tak intensywnie siedzę w tych tematach rozwoju osobistego, sama dużo też przeszłam, jakby też doświadczyłam niektóre rzeczy, sprawdziłam je na sobie, zwłaszcza jak miałam ten trochę taki dołek taneczny, to mhm. umiałam się z niego wyprowadzić i postawić siebie znowu na nogi. Mhm. No pewnie tego nie wiedzieliście, że miałam dołek taneczny, ale no bo wiadomo, że wszystkim nie będę się dzielić i nie jestem taką osobą. No ale właśnie przez to, że takie rzeczy przeszłam i wyprowadziłam siebie, to teraz wiem, jak mogłabym pomóc ludziom. I właśnie o tym jest właśnie Dance Intensive Program. I my tam robimy właśnie tak, że oczywiście tańczymy i mhm. projekt jest zakończony wspólnym takim projektem, filmikiem tanecznym, ale właśnie w międzyczasie rozmawiamy właśnie o takich rzeczach, co nas stopuje, o naszych przekonaniach, o tym, co właśnie nie pozwala nam ruszyć do przodu. Dlaczego? Bo ja na przykład widzę wielu super tancerzy, którzy naprawdę są bardzo dobrze przygotowani technicznie i naprawdę super tańczą, ale tego czegoś im brakuje. Mhm. I staram się właśnie to odblokować. I to nie tylko samymi rozmowami takie coś tam się dzieje może. Mam nadzieję, że z tego, co słyszałam po tym Dance Intensive, tam jak dziewczyny przychodziły, tak, bo właśnie się zakończyły, to przychodziły do mnie i były zadowolone, więc wydaje mi się, że chyba fajnie to wyszło. I ja w ogóle na ten projekt specjalnie napisałam taki zeszycik, taką książeczkę malutką. Więc... Jakbyś chciała wydać książkę, to ja bym się zgłosić. Dlatego ja mówię, kurde, następnym razem pójdę do domu, nie? System no. self-publishingu mamy tak. ogarnięty, tak, to zapraszam, do profesjonalizmu. Chciała, możemy tutaj dobra, coś podziałać okay. razem. No, więc ja po prostu napisałam takie, no, taki mały zeszycik plus z miejscem i na ćwiczenia. I to dostaje każda osoba? Tak, dostaje każda osoba. No i właśnie my wszystko tam przerabiamy. Te pierwsze w sumie 16 godzin to jest w sumie, plus nagrywka. No i 16 godzin tego wszystkiego, aczkolwiek dla mnie, kurczę, było za mało. Zawsze jest za mało tego czasu i też tak. przedłużałam. Tak, i po prostu... Na ten wywiad też mamy za mało czasu. No dokładnie. Gadamy ponad godzinę, bo zaraz masz warsztaty, więc musimy tak, kończyć. Tak, dokładnie. Fajnie, myślę, że cieszę się bardzo, że tak się tutaj nam podzieliłaś i otworzyłaś. A to lubię gadać. I że opowiedziałaś też nie tylko o tych... pozytywnych stronach sukcesu tanecznego twojego, ale też, że były gorsze momenty. I no bo tak jak mówisz, tego nie widzę, tego social media nie pokazują, nie pokazują. A to jest ludzkie i myślę, że fajnie, tak. że się tym dzielisz. Kasia, życzę ci, żeby ten Dance Intensive ci się rozwijał, żeby może zagości też u nas w Trójmieście. Jakbyś potrzebowała przestrzeni, to zapraszam. Okay. Trzymam kciuki i bardzo się cieszę, że zrobiłaś taki projekt, bo tak jak powiedziałaś, ostatnio też z Kari miałyśmy taką rozkminę, że warsztatów jest dużo, ale coraz mniej jest paneli dyskusyjnych, dlatego też po tym napisałam do ciebie, czy moglibyśmy po prostu porozmawiać, tak. bo na tych warsztatach będzie dużo młodzieży, będą 13-latki, 14-latki, które marzą, żeby w wieku 30 lat być na twoim miejscu. Sorry, że ci tak wiek wypomniałam. Mi się coś pomyliło, ja mam dalej 21. Co ty w domu wiesz? Ale to pokazuje ja się nie chcę do swojego wieku. Drogę, którą przeszłaś i że to też nie tak od razu kliknęło. Tak. I
i dlatego też cieszę się, że i zgodziłaś się na ten wywiad i cieszę się, że jeszcze cała przyjemność po mojej stronie mogły pogadać. Dzięki, i super. Ja się cieszę również też, że byłam tutaj zaproszona przez Domi, więc dziękuję Ci bardzo. I szykujemy było super. Się na warsztaty. No dokładnie, no i było super z Tobą pogadać i powodzenia również siemanko, które się rozwija prężnie. Dzięki. Więc tak, i powodzenia również Wam. Ciśnijcie, nie dawajcie się i lecicie do przodu. Dzięki. Ej, super! No,